czwartek, 15 maja 2014 roku, 20-osobowa delegacja seniorów z Krosnowic wraz z uczniami miejscowej szkoły podstawowej i bibliotekarzami Moniką Tondytko oraz Izabelą Muchą uczestniczyła w akcji Całe Czechy i cała Polska czytają dzieciom. Działanie zorganizowane było przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko w ramach projektu Euroregionalne Spotkania Obywatelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy Granice. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, zachęcenie do wspólnego czytania i poznawania literatury polskiej i czeskiej przez lokalne społeczności. Czytania i towarzyszące temu artystyczne inspiracje miały miejsce w dwóch czeskich bibliotekach w Amberku i Podbreżi. Jak zachęcić dziecko do czytania? No przede wszystkim powinno dziecko wynieść to z domu, więc na pewno pozytywne nastawienie rodziców. To jest taki pierwszy punkt. Później nawet maluszka można zabrać już do biblioteki. W bibliotece oferujemy tak dużo różnych książek. Jest to tak kolorowo, tak pięknie zrobione. Jeżeli dziecko nie chce czytać dużych treści, możemy podsunąć komiksy. Są to małe teksty, a duże obrazki. I myślę, że dziecko się skusi, żeby przeczytać, bo nie będzie wiedziało, o co chodzi. Tak. Mój názor je to, že když se čte doma, tak to dítě tu lásku ke knize, ke čtení získá. Když se mu čte od malička, i třeba chviličku denně, tak za prvý rozvíjí se mu jazyk a všechno. A myslím, že ta láska prostě přijde. I v dnešní uspěchané době, době počítačů, a moje kolegyně z polské strany to řekla velice pěkně, že rodina... Tam jest ten zakład. Kampania Cała Polska czyta dzieciom rozpoczęła się w Polsce w 2001 roku, a zapoczątkowała ją Fundacja ABC 21 Cała Polska czyta dzieciom. Przyświecał temu jeden cel, iż czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. Fundacja poszła dalej i kilka lat później pomysł zaszczepiła również u naszych czeskich sąsiadów. Honorowy patronat nad akcją objął ówczesny prezydent Czech Václav Havel. Podbreżi gości z Polski artystycznie powitała szkolna estrada, która pokazała fragmenty znanych i lubianych w Czechach utworów wierszowanych. W tym dniu również czeska szkolna estrada artystyczna zaśpiewała swoje ulubione piosenki przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego. Niespodzianką dla seniorów i ich wnuków w każdym wieku, która była wcześniej zaplanowana przez koordynatorów projektu Mariolę Huzar, dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko oraz Władimira Hulmana, przewodniczącego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnow nad Knężną, było czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima w języku polskim przez dzieci z Polski, jak również w języku czeskim przez Władimira Hulmana.
Lokomotiva v nádraží čeká, ohromná, těžká, potí se, heká, olej s ní stéká. Stojí a supí, syčí a vzdychá a žárí dmíchat z žhavého břicha. Bůh, jak goronco, bůh, jak goronco, bůh, jak goronco, bůh, jak goronco. Bůh to je vedro, uf to je vedro, puf to je vedro, uf to je vedro. Už sotva chrčí, už sotva sype a ještě topič uhlí sype. V siódmym dębowe stoły i szafy, v ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, v dziewiątym same tuczone świnie, v dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. A potom vzadu zapřáli zadní železných vozů k nespočítání. V jednom jsou koně, ve druhém krávy, z třetího trči, dvě sloní hlavy. Ve čtvrtém zase tlouštíci sedí a tlusté klobásy jedí. Lecz choćby přišlo 1000 atletów i každý zjadłby 1000 kotletów i každý nevím, jak się natężał, to nie udźwigną, taki to ciężar. Dzieci z Czech, jak i z Polski również czytały swoje ulubione książki. Ja las krasny tak, jak si krasna sama. Byla bys mezi ptáky královnou. Vraně liština slova nesmírně zarychotila. Otevřela zobák a hlasitě zakrákala, aby ukázala, že umí i zpívat. V tu chvíli jí ze zobáku vypadl sýr, liška ho chytila a utekla pryč. Kiedy Mary Lennox přibyla do Misselthwaite Manor, by zamieszkać u wuja, wszyscy orzekli zgodnie, że jest to najbardziej niesympatyczne dziecko, jakie kiedykolwiek zdarzyło im się widzieć. I była to niestety prawda. Dziewczynka miała drobną, szczupłą buzię, niepozorną sylwetkę, rzadkie jasne włosy i stale kwaśną minę. Cerę podobnie jak włosy miała żółtawą. To wiązało się z tym, że Mary urodziła się w Indiach. Nieustannie chorowała. Jej ojciec, urzędnik administracji kolonialnej, był wiecznie zajęty i sam chorowity. Moją ulubioną książką, jedną z wielu, jest Tajemniczy ogród. Jest tam pokazane, jak w nowym otoczeniu i odrobiną miłości można się zmienić. Zachowanie, wygląd, przysposobienie do innych ludzi nawet. I dzisiaj mieliśmy taką próbkę, ponieważ czytałaś tą książkę, tak? Tak, czytałam. Wybrałaś sobie fragment z tej książki i czytałaś. Tak, akurat to był początek, żeby opowiedzieć, jaka ta dziewczynka była na samym początku. Jaka jest twoja ulubiona książka? Moją ulubioną książką są Igrzyska Śmierci. Dlaczego? Bo w książce jest taka Katniss, która walczy o dobro dla swojego kraju. Czy oglądałaś film, bo jest film nagrany? Tak, oglądałam. Chyba i 20 razy. Film się, co się bardziej podoba, film czy książka? No film. Jaka jest twoja ulubiona książka, bo widzę, że jest taka gruba, przesadzista książka. Harry... Całą przeczytałaś? Tak, to jest jedna z siedmiu części. Harry Potter. Harry Potter. Insygnia Śmierci to jeden tom. Dlaczego akurat Harry Potter? Jest bardzo ciekawie napisana. Po prostu, jeżeli czytam tę książkę, to czuję się tak, jakbym była razem z bohaterami i... Czuję się tak, jakbym wszystko to widziała na własne oczy. Moja ulubiona książka to opowieści z Narni Lew, Czarownica i Stara Szafa. Dlaczego? Ponieważ opowiada o rodzeństwie, które dzięki szafie znalazły wejście do krainy o nazwie Narnia. To cię pasjonuje, tak? Tak. Ta opowieść? Właśnie wyobraźnia autora tej powieści. Wspólne polsko-czeskie czytanie ulubionej literatury odbywały się przy akompaniamencie gościa z Polski, Kazimierza Adamaitisa, artysty, rzeźbiarza, muzyka, malarza nieformalnej grupy Wioski Cudów 2010. Ale fajnie, ale fajnie.
Również seniorzy z Polski czytali swoje autorskie utwory o niezapominajkach i różach, o pięknych lasach, o codziennym życiu seniorów. Takie drobniutkie i niebiściutkie rosły, nie miały rabatki. To żabie oczka, siostrzyczka mówi, ja niezapominajki. A jak urosłam i była wiosna, też rosły piękne jak z bajki. Razu pewnego idę z kolegą, a raczej z przyjacielem. On zerwał dla mnie garść kwiatków, takie drobniutkie i niebieściutkie. Tych kwiatków było tak wiele. Rodzinne czytanie to? Rodzinne czytanie to moim zdaniem jest przyjemność, edukacja. Po prostu wyrabianie sobie sposobu na życie. Człowiek znajduje się w innym świecie, jak czyta. No po prostu to jest bardzo pożyteczne, takie czytanie. No čtu pohádky nebo zpíváme a říkám básničky hlavně. Nejvíc básničky o Karkulce a o Perníkovi chaloupce. A, no a čtu, co si ta vnučka přinese, že jo, nějakou knížku Pinokio nebo o kozlátkách a tak. Spotkaniu towarzyszyła projekcja reportażu filmowego z kwietniowej nocy z Andersenem po stronie polskiej, zrealizowana przez telewizję Kłodzko, w której uczestniczyli również seniorzy i wnuki z Czech. Goście z Polski odwiedzili również zaprzyjaźnioną z biblioteką gminy Kłodzko bibliotekę w Amberku, w której odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę z koordynatorami projektu, z polskiej strony Mariolą Huzar, dyrektorem Biblioteki Publicznej gminy Kłodzko i z czeskiej strony Władimirem Hulmanem, przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnow nad Knerzną. Jest pierwsza i myślę, że bardzo udana. Tutaj uczestnicy, seniorzy z Polski i Czech oraz dzieci z Polski i Czech wspólnie czytają, wspólnie piszą, tworzą, czego efektem są już dwie pozycje literackie. Tomik wierszy, moja babcia i mój dziadek pisze wiersze oraz książka Wspomnienia z przeszłości. Także te wszystkie nasze spotkania realizowane w ramach tego projektu pozwalają liczyć na to, że w przyszłości będziemy również wspólnie pisać, czytać, tworzyć i spotykać się. Tak, ja myślę, że bychom mieli pokračovat w tych aktivitách, które jsme začali. Myślę si, że to jest také i poučení pro některé naše knihovny, co se dá dělat při té akci. A myslím, že by neměl být problém, abychom se příští rok sešli. Zase třeba české děti a seniori v polské knihovně a můžeme pokračovat ve čtení. Celé Polsko, celé Česko čtou dětem. Włączy nas również tutaj literatura, bo dzisiejsze czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima w języku polskim i w języku czeskim no, wzbudziło ogromny aplauz. Okazuje się, że to nie tylko Julian Tuwim, ale jest jeszcze kilku innych autorów, którzy są popularni zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie czeskiej. Więc myślę, że ten kierunek współpracy nadany w ramach projektu Euroregionalne Spotkania Obywatelskie no, chyba jest bardzo rozwojowy i możemy wspólnie wiele w tym kierunku ze wszystkimi grupami odbiorców zdziałać, rozwijać się, poznawać, odwiedzać i współpracować i podpisać takie może nieformalne porozumienie, które jest zaplanowane podczas czerwcowej konferencji na to, że będziemy działać w obszarze kultury, literatury, edukacji przez najbliższe lata. Tak, ja jestem temu przyznawie nakłonien. Są sice u nas w Czechach trochę problemy, ponieważ nie wszystkie miasta, a wszystkie wioski są ochotni dawać pieniądze na rozwój knihoven. Ale myślę, że to jest stav przechodny a że do budoucna i w oblasti finansování knihoven se to u nás zlepší. Dobrze pan mówi o problemach, bo jak ktoś nas będzie słuchał i oglądał, to pomyśli, że tak cudownie wszystko się rozwija, że można współpracować, ale podczas każdej współpracy, a zwłaszcza na płaszczyźnie międzynarodowej, są problemy. W Republice Czeskiej obecnie są to problemy finansowe,
W Polsce może nie ma takich problemów, bo przynajmniej Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko jest mocno wspierana przez samorząd lokalny i tutaj na razie nie borykamy się z problemami finansowymi, co nas bardzo cieszy i tutaj dziękuję wójtowi gminy Kłodzko, przewodniczącemu Rady Gminy Kłodzko za to, że jesteście dla nas bardzo dobrym partnerem do współpracy. Ale na rozwiązanie tych problemów zawsze jest jakiś złoty środek. Ja myślę, że te programy właśnie polsko-czeskie pozwalają na to, żeby no, uniknąć, żeby jest to źródło pozyskania środków finansowych na to, aby wesprzeć się właśnie finansowo w tych działaniach, które organizujemy wspólnie w gminie Kłodzko już od 2005 roku. Tak. Ja myślę, że i w nowym planowacim období 2014 až 2020 budeme moct za pomoci finančních prostředků z Evropské unie realizovat další akce na rozvoj, řekl bych, té znalostní kultury, jo, a ukazovat dětem, ale i dospělým, že knihy mají obrovský význam pro člověka a čtení, že je také důležité. Jo, ono dneska se bohužel ukazuje, že děti méně a méně čtou, a což je špatně. Jo? Ale dnes se mně líbilo, jak děti z Polska dokázali pěkně přečíst a recitovat Lokomotivu od Tuvima. A myslím si, že také bylo dobré srovnání toho, jak čtou české děti a jak čtou polské děti. Z tohoto pohledu bych celkem výrazné rozdíly neviděl. Čtou dobře, někdy čtou až moc rychle, ale to jsou děti. 25 czerwca bieżącego roku w Krosnowicach odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowy projekt Euroregionalne Spotkania Obywatelskie. Podczas tej konferencji podpisane zostanie na kilka lat kolejne porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską dotyczące integracji seniorów i ich wnuków w każdym wieku po obu stronach granicy w obszarze kultury, literatury, podróży i turystyki. W tym dniu również ogłoszony zostanie konkurs literacko-plastyczny na plakat promujący czytelnictwo po obu stronach granicy.